dobry, witam szanowne państwo. Dzisiaj mamy kolejny dzień, 15 dzień lutego 2023. Witam w dziennikach kierowcy, dzienniku kierowcy właściwie, nie dziennikach, bo to jest jeden dziennik, prowadzę. Dzisiaj mamy linię 3, jak już pewnie wcześniej się zorientowaliście po wczorajszym filmie. Stoję sobie na przystanku Wiejska Kopernika, czekam na zmianę, a że nie chce się stać, to sobie siedzę. A co? Co prawda tyłem do ulicy słychać samochody, ale ich nie widać, nie? Jak przejeżdżają. No to właśnie dlatego. No ale to nieistotne. W każdym bądź razie stoimy, czekamy na zmianę. Niebawem wyruszymy w stronę Klosina. No i zobaczymy, co nam dzień przyniesie dzisiaj. Jak widzicie, pogoda po wczorajszym pięknym, słonecznym dniu zrobiła się taka, jak się zrobiła. Zrobiło się znowu jesiennie. Co prawda nie jest wcale, nie jest za bardzo zimno, ale jest inaczej niż wczoraj już. No. Chociaż wam powiem szczerze, wczoraj jak to słońce było, to mam wrażenie, że dzisiaj jest cieplej jak wczoraj. Pomimo tego, że słońca nie ma. Ale to może tylko takie moje durne odczucie. Dlatego, że jestem gruboskórny. W każdym bądź razie jedziemy do Klosina. Potem mamy parę kółek do zrobienia. I tak do 19.50 dzisiaj kursować będziemy na linii 3. W międzyczasie zorientowałem się, że coś się wydarzyło na ulicy Wiejskiej. Autobus naszej linii 3 właśnie w stronę Niemeńskiej na przystanku Wiejska Politechnika stoi razem z policją i karetką. To nie wiem, co tam się wydarzyło. Albo ktoś gwałtownie zahamował, albo ktoś zasłał w autobusie. Ciężko powiedzieć. Pytałem zmiennika, to nic nie wie, więc nie mogę żadnych informacji udzielić na ten temat. Może się dowiem później coś, to dam znać. Albo wy coś będziecie wiedzieć, to też możecie dać znać. Bo to wiecie, czasami ja się później dowiem niż pasażerowie. I tak może być. Także idziemy zaraz na przystanek, bo już za parę minut przyjedzie nasz wehikuł. No i zaczynamy pracę. 15 lutego. Połowa lutego już, patrzcie, a dopiero co się zaczął. Kiedy ten czas mija, kurde. No i jesteśmy już na pętelce w Klosinie. O dziwo 11 minut przerwy. Myślałem, że od razu pojedziemy z powrotem. A tymczasem 11 minut przerwy. O, jaki ładny mikrofon. No. Tutaj ruch się odbywa cały czas, a my sobie stoimy. Tak się zastanawiam, może dzisiaj wrzucimy z dzisiejszego dnia, może nagramy odcinek jedno kółko z życia kierowcy, bez cień żadnych, bo linia 3 nie jest aż tak długa. Nie byłby to wtedy zbyt długi film, chociaż szczerze mówiąc 45 minut w jedną stronę, to w obie strony i tak wychodzi 90, a jeszcze jak do tego dojdą korki, to też wyjdzie z tego długi film w sumie. No nie wiem, zobaczymy. Może sederuję dzisiaj z nagrywaniem. Na razie mamy godzinę 13, więc jeszcze i tak wcześnie. A co będzie później, to zobaczymy. Zajedziemy. Mamy 13.50 będziemy na Wiślanej, ale tam będzie tylko 3-minutowa przerwa. I później wrócimy z powrotem tutaj na Kraszewskiego, nie na Kraszewskiego, tylko na Klosin. Później mamy następne kółeczko, będzie na ulicę Niemeńską. Na Niemeńskiej będzie długa przerwa. I akurat będziemy 15.20 na Niemeńskiej. I tak sobie pomyślałem, że właśnie można by było wtedy wrzucić z Niemeńskiej, zawsze to trochę krócej. I wtedy z Niemeńskiej może kółeczko walniemy sobie bez przerwy. Z kierowcą. Zobaczycie, jak wygląda w środowe popołudnie przejażdżka z kierowcą na linii 3 w taki dzień jak dzisiaj. No ale jeszcze pomyślę, jak to zrobić. Zobaczę. Na razie próbuję się tu jakoś zainstalować. Jak już się zainstaluję, to będzie wiadomo wtedy co i jak. Na razie wspólnie z dziesiątką stoimy, odpoczywamy. Co prawda niespecjalnie się zmęczyłem, a to co tam było na Wiejskiej, co mówiłem, że
uczestniczył nasz autobus. Tak naprawdę nie wiadomo, o co tam chodzi, bo już tego autobusu nie było, jak żeśmy jechali. Także nie wiem, o co tam się wydarzyło. Są dwie możliwości, albo ktoś zasłał w autobusie, albo było ostre hamowanie. Także ciężko powiedzieć. Może coś później jeszcze będzie wiadomo. Także jeszcze parę minut postoju i będziemy powoli ruszać. Najpierw na Wiślaną, a później następnym kółkiem na Niemeńską i później zobaczymy, co z tego wyniknie. Także w drogę! Przyjechaliśmy już na pętlę na Niemeńskiej. No i dzisiaj chyba, tak jak postanowiłem wcześniej, zrobimy sobie kółeczko. Czekajcie, może drzwi zamknę, bo tylko szumi z ulicy i zagłusza to, co ja mówię. I zrobimy sobie dzisiaj kółeczko. Kurna, ktoś muzykę jeszcze nastawił, no. To tu, kurde, się ze mną droczy. Zrobimy sobie kółeczko dzisiaj bez cięć. Jedno kółeczko z życia kierowcy na linii 3. No i przekonacie się, jak wygląda 15 lutego, kiedy powinna być mroźna i śnieżna zima. Tymczasem wygląda to wiosennie. Dzisiaj tylko słońca brakuje do pełni szczęścia. Także przekonacie się, jak wygląda przejazd właśnie przez miasto w godzinach szczytu. Jako że właśnie się zaczynają godziny szczytu. Chociaż szczerze mówiąc, jak jechałem w tą stronę, to tak na luzaczku było. Szczególnie tu na Reginisa. A przy okazji pokażę wam, gdzie planują w najbliższym czasie remont ulicy, więc bywalców bywalców linii 3 i ulicy Raginisa niestety będą musieli się uzbroić w cierpliwość, bo prawdopodobnie przejazd tą ulicą będzie teraz zajmował o wiele dłużej, ponieważ ruszają prace remontowe na odcinku chyba prawie 1,5 kilometra, z tego co pamiętam, czy kilometra, między skrzyżowaniem, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, ale tak mi się wydaje, bo wszystko na to wskazuje, że będą przerabiać ten odcinek ulicy między skrzyżowaniem Świętego Kazimierza i rondem tutaj wylotem na Supraśl. Ten cały odcinek będzie poddany modernizacji. Powstanie dwupasmowa droga w każdą stronę, czyli będzie tak samo szeroka jak ten wylot na Supraśl. No i w efekcie końcowym będzie to bardzo fajna droga. Tylko zanim do tego dojdzie, to pewnie czekają nas znowu niemałe utrudnienia. Już kiedyś przechodziliśmy utrudnienia związane z linią 3. Powiązane z linią 3, ale to nie linia 3 była powodem. Powodem była przebudowa właśnie tego węzła całego tutaj na Supraśl i budową nowej drogi do Supraśla. Wtedy jak jeździliśmy jeszcze do Nowodworc, pamiętacie? To były fajne czasy. No i pojeździliśmy. Budowa się skończyła, piękną drogę zrobili i nam wtedy zabrali Nowodworce z linii 3 i wprowadzili nową linię 108, która obsługuje nie tylko cmentarz w Karakulach, ale jeszcze jeździ przez Nowodworce do Wasilkowa. Także będzie to coś w podobie pewnie, że tak powiem, że rozryją tutaj, rozkopią Raginisa. Przy okazji pewnie jak zwykle coś tam powymieniają, także to pewnie nie będzie na szybkiego. I prawdopodobnie z pół roku jak nic minie, zanim zrobią ten odcinek na tyle dobrze, żeby można było sobie śmigać. Także znów będziemy przechodzić to samo. Tylko teraz trochę gorzej będzie, bo sami wiecie, jaki teraz jest ruch, szczególnie w godzinach szczytu, a jeszcze wiosna idzie. No nic, to wszystko przed nami, także tyle. Następne wejście na dziennikach będzie chyba dopiero już na koniec. Podsumujemy sobie dzisiejszy dzień, no chyba, że się coś wydarzy. Także do zobaczenia później, a ja szykuję się do startu. Zrobiła nam się 17:13. Wracamy po raz kolejny z Wiślanej. Mamy jeszcze do zrobienia dwa kółeczka niecałe. Jedziemy teraz na Kleosin, tam będzie kanapka. A później wracamy jeszcze raz na Wiślaną i z Wiślanej na Kleosin.
i z Klausina będziemy zjeżdżać, także tak to wygląda w dniu dzisiejszym u mnie. Nagraliśmy dzisiaj odcineczek jedno kółko z życia kierowcy. No i mieliście okazję się przekonać, jak to wyglądało. Jak chcecie zobaczyć, co dzisiaj działo się na mieście, musicie obejrzeć film. Film, który ukaże się synchronicznie tam, jak idą te po kolei filmy, więc wypatrujcie. Ciężko mi powiedzieć w tej chwili, kiedy on się ukaże. A my jedziemy dalej. My jedziemy dalej w stronę Klausina. Zobaczcie, pogoda się trochę pogorszyła, bo słońce zaszło, ale i mgła opadła. Zrobiło się siwo. No i na szybach też widać tą mgłę. Wcześniej jak jechałem w tamtą stronę, to jeszcze szyby były suche. No już teraz zaczyna to opadać na szyby. Mam nadzieję tylko, że temperatura nie spadnie. Temperatura nie, mam nadzieję, że nie spadnie poniżej zera, bo będzie ślisko. Ale chyba nie zapowiadali przymrozków, także może będzie, może nie będzie tak źle. Także jedziemy dalej. O, tutaj ten przystanek, na którym można podwozie zostawić. .17:26, centrum miasta. Już powoli wszystko wraca do normy, jeśli chodzi o ruch na mieście. My dalej w stronę Klausina. Jesteśmy w drodze. No i ta mgła, która zaczyna osiadać na wszystkim. Zaraz zrobi się mokro wszędzie. Byle nie ślisko. Spokojnie dzień mija. Mam nadzieję, że tak jeszcze jedno kółko, które nam zostało, równie spokojnie nam minie. Tak naprawdę najgorsze kółko dzisiaj to było nie te, które jechaliśmy nagrywając jeden dzień z życia kierowcy, tylko właśnie te, które wcześniej robiłem sam jeszcze przed nagrywaniem. Wtedy było najwięcej, przynajmniej w jedną stronę jak jechałem, to był największy ruch. Czyli tuż po godzinie 15. Ja spodziewałem się, że tak naprawdę ruch to się zacznie około 15:30. Ale to widać, zależy w którym rejonie miasta. W każdym rejonie miasta jest inaczej. No ale coś tam było widać, także zapraszam na cały film z tego dnia, który ukaże się już niebawem. A tymczasem dochodzi 17:30. No i kończymy dzisiaj. Mamy 3 minuty do odjazdu. 19:31 nam się zrobiła. Jesteśmy w Klausinie. Możemy podsumować dzisiejszy dzień. Bez większych wrażeń, powiem szczerze. A jak chcecie więcej zobaczyć, to tak jak mówiłem, zapraszam na film z dzisiejszej przejażdżki, z dzisiejszego kółka wspólnie z kierowcą autobusu zrobionego na linii 3. Kółeczka bez cięć. Jedynie może skrócę trochę postoje na światłach, jak nie zapomnę, żeby film nie trwał tak długo. A tak poza tym na koniec jeszcze miałem jednego pana na wózku. Przez cały dzień tak naprawdę nic się wielkiego nie działo. Także całkiem na spokojnie, można powiedzieć, upłynął dzisiejszy dzień pracy. Jutro linia 8. Zapraszam na jutro, a na dziś to wszystko. Za chwilę zjeżdżamy do zajezdni. Kierunek już wbity na zajezdnię i będziemy
spadać do domu. Trochę pomieszkać trzeba czasami w domu. Także trzymajcie się i do jutra, mam nadzieję. I oczywiście szerokości i przyczepności. Pozdrawiam.